Witam wszystkich w kolejnym odcinku eksploracyjnym. Z góry dziękuję za wszystkie subskrypcje. Jesteśmy w centrum olsztyńskiego osiedla i znalazłem wieś w centrum osiedla. No pomiędzy, można powiedzieć. Tak to wygląda. Jak już zobaczycie te bloki, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Więcej nie zdradzę. I tak to wygląda. Brama. Wchodzimy. Co my tu mamy? Pierwszy budynek. Bez dachu. Za bardzo nie ma co tu oglądać, ale wejdziemy. Tak to jest. Bez szału. Idziemy dalej. Zaczniemy od stodoły. Bo z wejściem do domu będzie ciężej. Udało się. Wiadomo, za dużo tu nie ma do oglądania. Metal, jakby ktoś chciał coś na złom wywieźć. Przyczepka. Maszyna rolnicza, nie wiem do czego ona służy, ale idziemy dalej. Zamykamy po sobie. Kolejna samotna eksploracja bez Darka. Smutno. Idziemy dalej. Tu jakiś mały garaż pewnie był. Okna. Tu jest też jakaś maszyna rolnicza, nie wiem, nie znam się. Jakieś baniaki na paliwo, podejrzewam. Nie ruszamy ich, idziemy. Jak to na wsi, nie brakuje studni, ale niestety wiadro, nie wiem czy to będzie w ogóle widać, wiadro jest na samym dnie. Idziemy dalej. Przed nami obłoda. Oto wejście do niej. Idziemy. I co tu mamy w tej obłodzie? Opał na pewno mamy. Latarkę mam trochę za słabą, no ale co tu oglądać w tej obłoże? Siano.
wiadro, garnek. No i co? Opuszczone. Wyjście z drugiej strony. Niestety nie wyjdziemy. Idziemy patrzeć dalej. I jest wejście, niestety zamknięte na patyki, ale postaram się otworzyć, czuję się trochę jak włamywać. Postaram się pokazać wam mój włam, niestety, ale tak to wygląda, zobaczcie. Oczywiście później po sobie zamknę, tak, żeby nie było, gdzie ten patyk spadł. On mi się przyda. Następna. Za tymi drzwiami. Za tymi drzwiami też są drzwi, więc nie wiem, co z tego wyjdzie, ale spróbujemy. Udało się. Zobaczmy, co w środku. O, jeszcze jedno zabezpieczenie. Jeszcze jedno zabezpieczenie. O, tego nie wziąłem pod uwagę. Niestety, chyba nic z tego nie wyjdzie. Chyba moje plany zeszły na marne. A może i nie. Udało się, zobaczmy, co dalej. Czy to nadal będzie zamknięte? Czy udało mi się? Udało się. Uwaga. Uwaga, uwaga. Fu. Pajęczyny. I wchodzimy do tego budynku. Ja tu odpalam latarki. Jesteśmy. Ale tu jest zajebiście. Oświetlam. Idę zobaczę do kuchni. Dobry. Darek? Zdrowie. Elegancko. I tak to wygląda. Proszę zobaczyć. Tutaj będzie śmietnik. A jednak butle z gazem. Nie będę sprawdzał, czy pełna. Garnki. Jakbyśmy chcieli coś ugotować. Ty, a pan jest? Darek, zobacz. Jakbyś chciał włączyć prąd, to patrz. Można włączyć, tylko myślę, że nie będziemy robić przypału. Ty, jest normalnie liśni. Ale chyba przypału nie będziemy. Kropki jedne są. Chętnie też kropki. No da. To już parę lat temu źle. Zobaczmy. Wanienka jakaś. Co tu? Szczęka. Część szczęki. Nieźle.
Co tu mamy? Wodny roztwór gencjanowego, fioletu gencjanowego, no nie. Dezodorant. Pełno dezodorantów. Livanol, w razie czego. Ostrze. Denim. Trzeba trochę jebie to. Jak jebie, faktycznie. Co my tu mamy? Wszystko tu mamy. Kubek z kronami, sztućce, talerze. Wszystko to trzeba. Kiedyś jeszcze pamiętam, mama miała takie. Tak, do szklanek. Fajne to było do herbaty, zajebiście. Kalosze, piłka, kalosz, wiadro. Pusto. A teraz uwaga, fu, ale ten denim śmierdzi. Teraz uwaga, co tu się wydarzy. O, pusta, czyściutka. Jakby ktoś wiedział, gdzie jesteśmy i chciał. Nawet podłączona, wyłączę. A nie, to podłączona jest maszynka. Tutaj mamy żeglóweczkę. Na czym? No, coś tam pływa. Coś tam pływa w szlamie. Co my tu mamy? Mruga dalej lampka na górze? Tak. To dobrze. Idźmy, zobaczmy. Intermarché, właśnie, który rok? 09 to miesiąc, 14 dzień, a nie ma. Nie ma roku. No masz ten, gazetę. Życie. Czternasty. Tutaj jakieś gazety. Łóżko. Kurwa, pies kaplowy. Ładny pies kaplowy. Z... Ty, tu nic nie wycieka, zobacz. Tetrami. Ani grzyba, ani nic. Ale zobacz, paluszki mamy do browara. Czapka na zimę. O, a co za tymi drzwiami się kryje? No dawaj, wchodź. Będę nie prób. Trzy, ważę 75. 75. Tak? Ile ja? Tak, coś być. 78? O, to się przekomuje. O dwa. Ciuchy. Nie zaglądamy. Zobaczymy, czy ktoś zdrowy. Ty, ale zaraz to podglądamy, zobacz. Trzeba. Czy niezdrowy. Klatka piersiowa, ewidentnie. Tak. Nawet nazwisko pewnie można wyczytać, ale nie będę tego robił. Jakbyś chciał na rowerku się przejechać. O, spławik. Wędka? Ola. O, łóżko polowe. Eko, fajna. Odskulowa staroświecka. No, ale przelotek widzę nie ma. Taki piękny kołowrotek. A to odkurzacz zajebisty. Możemy się przebrać. Odkurzacz zajebisty. One najlepiej ciągnęły. Moja mama kiedyś miała, załatwcie mi taki. On najlepiej brał. Made for garden. Ładny pies kaflowy. Myślisz, żeby to okno tak zostawić? Nie, zam. Dziwne, że to nie zabite. A, no bo jak tu jest zabite. A, tam, stąd. Aha, to faktycznie. Denim. Ale czuć wszędzie ten denim. A tu? Uwaga, telewizor? Jo, ile biżuterii. Obecnie.
Ale krzesełko barowe. Nawet w robocie nam by się na rampę przydało. Uwaga. A co to za pomieszczenie? A, tu wychodzimy z powrotem. A widziałeś, Darek, krzyż? Zobacz, zajebiste. Ładny, no? Duży. Damską taką figurę ma. No, wcięcie w talii. Idziemy dalej. Pralka, pralka frania? O kurczę. Też się wpierdzieliłem w pajęczynę. Idę oglądać. Weźmy, jeszcze zadziała. Tak wygląda łazienka. Nie ma, ta łazienka jest już ładnie. Wody brak. Odcięci jesteśmy. Od wody. To nie cieknie, zobacz. Ugrzewanie ma tutaj. Zamykamy za sobą. Wszystko zostawiamy tak, jak zastaliśmy. No i kuchnia. Miejsce rodzinnych obiadów. Piesek też jest. Pilnuje domu. Zobaczcie. Nawet mamy światło. Kolega podłączył korki. Kolega elektryk może być. I ja może tu coś w kieszeni jest. Czy tylko mam ten? Nie, dokumentów to nie. Telewizor. Też działał. Ale idziemy na górę. Pokażę wam na szybkości. Co tam może być? Aha. Nie pokażę wam, bo nie mam latarki. Nie ma wody. Może dziś można odkręcić, wiesz. Dobra. Tak wygląda wejście na górę. Bardzo słabo to wygląda. A tutaj mamy dużo fajnych rzeczy. Krzesło na przykład. Łańcuchy. A to co to? Orzeszek. Jaki fajny. Jeden i drugi, wiadomo. Bezpieczeństwo to podstawa. Co my tu jeszcze możemy znaleźć? Możemy tu znaleźć ekspres do kawy. Jeden. Ekspres do kawy. Drugi. Proszę bardzo. To mnie zastanawia. Ten stolik podświetlany, bardzo fajny. No, ocieplenie. Ktoś chciał ocieplić, ale nie zdążył. Nie wiadomo dlaczego. Co my tu jeszcze mamy? Mamy na przykład coś takiego. Nie wiem, pszczoły, osy, szerszenie bardziej by mi tu pasowały. Ale nie wiem. Co wam tu jeszcze pokazać wszystkim? Na przykład akwarium? Kto tam trąbił? I stary żyrandol, fajny. Elektryzator typ EBS 88 do ogrodzeń elektrycznych, czyli pastuch prawdopodobnie. Krowy też były tu. No nie wierzę. Ha, ha, ha. Jakie gogle, ja pierdzielę. Gogle takie pasujące do tego kasku, wiesz? To znaczy do tego orzeszka. Jakaś stara waga.
Co my tu mamy? Coś takiego. No i tak to wygląda, bardzo fajnie. Zaraz ci pokażę te gogle. Czekaj, gdzie one są? A, tam. Tak jest, nie, to spawanicze. A, to spawanicze? Tak. No kurcz, stary typ jakiś. No i co? Koło. Tu jest coś ciekawego. Ale nie będziemy tego ruszać. Pewnie jakieś grabie szerokie. Szyby. A to? Tu! Ważnik jakiś, nie? Nie wiem, ale trochę waży. Tutaj ma przewód jakiś i to bardzo gruby. To jest jakaś przebudowa. No, jakiś silnik. Coś tu się komuś wysypało. Enteramid. Mieszanka fluamido do leczenia schorzeń jelitów, jelitowych. Uhuhu. Puławskie zakłady przemysłu bioweterynarnego, czyli dla zwierząt. No i tyle, co moglibyście tu zobaczyć. Jeszcze plan jest na piwnicę, ale to za chwilę. Schodzę z powrotem. Ktoś zbiera szkło. Ciekawe, co ona działa. Działa. Tak? Elegancko. Chyba kuchnię podłączyłem. Działa. Goliwe? Nie, nie ma co golić. Parus. Elegancki. Dobry, po polsku. Idziesz już tam? Nie. Co, iść pierwszy? No i uskawanie idzie. Wchodzimy teraz do piwnicy. To będzie wyczyn. Dobra, patrz pod nogi tylko. O, wodę włączymy. Będziemy mogli umyć ręce. Sucho? Sucho. Ale piachu dużo, nie wiem dlaczego. Wow, jaki boiler? Czy co to jest? Darek mi wytłumaczy, co to jest. To jest boiler, no? Boiler na wody. Silnik jakiś, czy to... Silnik, no, kurczę. Pompy? Tak, może zasilania... A, pompa do zasilania zewnętrznego, tak, wiesz? Jakiś tam studia może jest... A to w głębinie nie wiem, po co pod ziemią miało być okno. Ale... Może to był inny zamysł. Kto tam? Pust. Ale na tym piwnica się nie kończy. Tutaj mamy jakąś wnękę. Co jest? Może go włączyć. Nie, on. Cześć. Co to jest? Kurwa. Jo, uwaga! Jaki stwór! To jest ślimak bez skorupy. I są ślimaki, kurwa, które żyją w ciemnościach. Jo. Cześć, zobaczyć jeden przewód i gdzie on jest. Nie no, tu niby wszystko podłączone. Nie. Nie ten korek. I zobacz, tu jaki. Pomarańczowy. Posadzka, normalnie chyba z tego.
I ostatnie bardzo niskie pomieszczenie. Sam nie ma, ale i tak jest zajebiście. Czy jedzenie? O, tutaj mamy jakiś słoik. Jakieś coś. A to? Jaka beczka zajebista. Kurwa, przy whisky można było zrobić. Dobra, idę do Darka, bo on coś tam kombinuje. No są te lampy, ale... To nowe lampy, też małe lampy na pociągnięte. Ale nie ma. No. I tyle ze zwiedzania piwnicy. Jo pierdziele. To pamięta pierwszą wojnę. To jest do robienia tego, to jest do robienia masła chyba, nie? No, tu pewnie stała pani, tu miała takie coś i wyrabiała masło, podejrzewam. No szkoda, że pachnięte. Szkoda, że pachnięte byśmy coś ubili, tam byśmy masło dobili. Chowamy z powrotem. O, sorry. Jeszcze może tu można znaleźć coś ciekawego, jakby się ktoś uparł. Do pompy. Tak, on ujęcie wody musiał mi zjeść z tego, z zewnątrz. No. Pompa taka konkretna się chodzi. Wychodzę. Tak to wszystko wygląda. Dzwonią telefony. Wychodzę. Trochę nam zeszło tak naprawdę. Idziemy do kuchni na spokojnie. Fajnie było. Dzięki za uwagę. Proszę widok przez okno. Może ktoś się kapnie, gdzie jesteśmy. Dzięki wszystkim, że obejrzeliście kolejny odcinek. Ja się zbieram. Tak to wygląda, proszę bardzo.